Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i zajmuję się szkoleniami z zakresu obsługi oprogramowania CAD-CAM i jednym z systemów, z których korzystam jest FreeCAD i w tym filmie powiem krótko, czym jest FreeCAD. FreeCAD jest systemem klasy CAD/CAM. Jest to specjalistyczne oprogramowanie, w którym możemy tworzyć własne modele 3D. I FreeCAD ma zastosowanie raczej do technicznych modeli, niż na przykład do figurek czy do bardziej swobodnych kształtów. I to, że jest to specjalistyczne oprogramowanie, nie oznacza tego, że ma zastosowanie tylko w skomplikowanych projektach. Systemy CAD 3D są bardzo przydatne również w prostych projektach, i takim bardzo prostym przykładem może być wykonanie modelu 3D jakiegoś napisu aby następnie wykorzystać ten model do przygotowania programu obróbkowego na frezarkę CNC w systemie CAM lub po prostu wydrukować ten napis na drukarce 3D. Innym przykładem może być projekt obudowy lub projekt pudełka, organizera do przechowywania różnego rodzaju elementów, na przykład śrubek, nakrętek, złączek czy narzędzi. I jak widzisz, są to proste kształty, ale fizyczne wykonanie takich części bez wykorzystania modelu 3D Byłoby trudniejsze lub w ogóle niemożliwe. W zależności od technologii wykonania. I dodatkowo zaletą systemów CAD 3D jest właśnie możliwość weryfikacji projektu przed wykonaniem. Na podstawie modelu 3D łatwiej ocenić, czy część po wykonaniu będzie taka, jakiej potrzebujemy, czy jednak trzeba coś zmienić. I tutaj mamy kolejną zaletę, czyli możliwość wprowadzania zmian. Na przykład jeżeli się okaże, że napis jest za niski, to dosłownie kilkoma kliknięciami możemy zmienić wysokość i mamy nowy model. Podobnie jak okaże się, że pudełko jest za małe albo potrzebujemy wykonać kilka różnych rozmiarów, to w ciągu kilkunastu sekund możemy wprowadzić zmiany i mamy nowy model. Oczywiście, poza prostymi projektami możemy wykonywać bardziej złożone i skomplikowane projekty, a te proste przykłady miały na celu pokazanie tego, że mimo tego, że jest to specjalistyczne oprogramowanie i przez wiele lat systemy CAD były związane z profesjonalnym zastosowaniem w przemyśle, to mogą być one przydatne również przy mniej skomplikowanych projektach. I teraz przechodzimy do kolejnej ogromnej zalety FreeCAD. I FreeCAD jest w pełni darmowy i cały czas rozwijany. FreeCAD jest rozwijany przez społeczność użytkowników na zasadach wolnego oprogramowania i oznacza to, że każdy może pobrać FreeCAD i z niego korzystać. Nie mamy tutaj ograniczonej licencji kontrolowanej przez jakąś firmę. Dla jednych może wydawać się to dziwne, a dla innych zupełnie normalne. Po prostu jest grupa pasjonatów, którzy tworzą ten system regularnie i dodają nowe funkcjonalności czy poprawki i usprawnienia. Oczywiście twórcy FreeCAD sami mogą być użytkownikami tego systemu i te rzeczy mogą robić również po to, aby im się lepiej i łatwiej pracowało w tym systemie, ale z własnej dobrej woli dzielą się efektami pracy z innymi. I główni twórcy za swoją pracę otrzymują darowizny od społeczności użytkowników, ale póki co nie są to duże sumy, ale z roku na rok są coraz większe. Co oczywiście jest dobrym kierunkiem, bo jeżeli darowizny osiągną odpowiedni poziom, to możliwe, że programiści będą poświęcali więcej czasu na rozwój frikada lub w rozwój systemu zaangażuje się więcej osób. Myślę, że to wszystko samo się napędza. FreeCAD się rozwija i jest coraz bardziej funkcjonalny i przyjazny użytkownikowi, a to powoduje, że powoli coraz więcej użytkowników zaczyna korzystać z Frikada i poleca go innym. A większe zainteresowanie Frikadem może powodować większą motywację do pracy dla twórców tego systemu, ale też większa liczba użytkowników to szansa na większe darowizny dla programistów, a to, że osoby tworzące Frikat mają chęć do pracy, sprawia, że Flikat się rozwija. Dodatkowo powstaje też coraz więcej materiałów instruktażowych i osoby początkujące w szybki i łatwy sposób mogą rozpocząć pracę w tym systemie i tutaj przechodzimy do kolejnej ważnej informacji Flikat jest w pełni darmowy również do zastosowań komercyjnych. Oznacza to że w pełni legalnie można wykorzystywać FreeCAD do projektów, na których zarabiamy i FreeCAD może być zainstalowany w firmie na firmowym komputerze. Nie mamy tutaj ograniczeń w tym zakresie i możemy zainstalować FreeCAD na dowolnej liczbie komputerów. I co więcej, żeby korzystać z FreeCAD, wystarczy pobrać plik instalacyjny i zainstalować FreeCAD na komputerze. I to wszystko. Nie trzeba się nigdzie rejestrować i podawać swoich danych i FreeCAD działa lokalnie na Twoim komputerze i nie potrzebuje dostępu do internetu. Wszystkie projekty, które robisz, zapisywane są. U Ciebie na dysku, a nie na serwerach producenta oprogramowania, także cały czas masz dostęp do swoich plików, co w przypadku niektórych systemów CAD w dostępie abonamentowym nie jest takie oczywiste. Posłużę się teraz takim trochę skrajnym przykładem, żeby zobrazować zaletę posiadania oprogramowania na własność działającego bez dostępu do internetu. Załóżmy, że dzisiaj zainstalujesz FreeCAD na swoim komputerze i wykonasz jakiś projekt. I teraz możesz ten komputer wyłączyć i jeżeli za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat ten komputer będzie działał, to cały czas możesz uruchomić FreeCAD i możesz tworzyć nowe projekty i edytować te wcześniej utworzone. Nie musisz opłacać żadnego abonamentu, żadnego odnowienia licencji i masz pewność, że producent nie wprowadzi żadnych zmian w funkcjonalności tej wersji systemu, bo po prostu wszystko jest lokalnie u ciebie na komputerze. FreeCAD rozwijany jest w taki sposób, że regularnie wprowadzane są nowe wersje systemu z kolejnymi poprawkami i usprawnieniami. Jak chcesz zaktualizować system do najnowszej wersji, to należy pobrać nowy plik instalacyjny i zainstalować nową wersję FreeCADA, ale nikt nie wprowadzi automatycznie zmian w tej wersji, którą posiadasz. Dodatkowo, na dzień nagrywania tego filmu i póki co nie sądzę, aby miało się to zmienić, cały czas dostępne są do pobrania wcześniejsze wersje FreeCADA. Czyli nawet jak w przyszłości zechcesz wrócić do korzystania ze starszej wersji, to możesz to zrobić, a co więcej mamy też dostępne wersje, które nie wymagają instalowania, tylko można je po prostu pobrać i Uruchomić. Także FreeCAD pod tym kątem daje nam dużą swobodę i wiem, że w niektórych przypadkach jest to ogromna zaleta. A kolejnymi atutami FreeCADA jest to, że posiada wiele modułów do różnych zastosowań. I podstawowym modułem do tworzenia modeli 3D jest moduł Part Design, ale dodatkowo mamy moduły przeznaczone do bardziej specjalistycznych zastosowań. Są to m.in. moduł do obliczeń wytrzymałościowych, czy też moduł do przygotowywania programów obróbkowych na fryzarki CNC. FreeCAD pozwala również na tworzenie złożeń części, czyli składanie pojedynczych modeli, np. w jakieś urządzenie czy maszynę. Czy też na podstawie modelu 3D możemy przygotować dokumentację 2D. To sprawia, że FreeCAD jest systemem z naprawdę ogromnymi możliwościami. I nie chciałbym, żebyś odebrał to tak, że skoro FreeCAD ma ogromne możliwości i jest oprogramowaniem specjalistycznym, to nie może być wykorzystywany do prostych projektów. System CAD ma być narzędziem wspierającym Twoją pracę. I nieważne czy robisz skomplikowane projekty, czy bardzo proste, wszędzie tam, gdzie wykorzystanie systemu CAD może chociaż odrobinę przyspieszyć lub ułatwić Ci pracę, warto z takiego systemu korzystać i właśnie FreeCAD może być dobrą propozycją, bo jest zupełnie darmowy i tak jak wspomniałem, aby zacząć korzystać z FreeCAD wystarczy, że pobierzesz plik instalacyjny i zainstalujesz FreeCAD u siebie na komputerze. Nie musisz nigdzie podawać swoich danych i nigdy do ciebie nie będzie dzwonił i wysyłał maili z propozycją zakupu płatnej wersji oprogramowania, bo takiej po prostu nie ma. Jeżeli chcesz rozpocząć tworzenie własnych modeli 3D w FreeCAD, to na moim kanale znajdziesz kilka filmów wprowadzających w pracę z tym systemem i linki do tych filmów umieszczę w opisie pod tym filmem. Ale możesz też skorzystać z mojego szkolenia online FreeCAD Podstawy modelowania 3D, które w sposób usystematyzowany, uporządkowany wprowadza w pracę z tym systemem. I link do szkolenia wraz z jego opisem znajdziesz również w opisie pod tym Filmem. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami dotyczącymi FreeCAD.